Cześć! Dzisiaj mam dla Was relację z Pyrkonu. Testuję też troszeczkę inny setup, także mam nadzieję, że będzie troszeczkę lepiej widać. Mam tu dla Was parę rzeczy, które udało mi się uzyskać na tym Pyrkonie. Jeśli nie wiecie, co to jest Pyrkon, jest to festiwal fantastyki, mangi, anime, science fiction. No, takich rzeczy jak widzicie tutaj. I ja byłem na nim drugi raz. Festiwal odbywa się w Poznaniu i trwa 3 dni. Także jest dosyć dużym wydarzeniem. W tym roku, jeśli się nie mylę, około 400 tysięcy osób było. I pokażę Wam, co udało mi się kupić, co znalazłem z Transformerów. Nagrałem parę filmików, które pokażę Wam później. Ale może pokażę Wam też książeczkę z Pyrkoną, żebyście zobaczyli, jak to wygląda. To są takie gazetki, które dostawaliśmy razem z biletem. Tu możecie zobaczyć cały rozkład tego. Także te hale, te jasne szale, to właśnie tu miało miejsce te wydarzenia, które się działy, i boisko piłki nożnej jest wielkości chyba mniej więcej czegoś takiego, albo połowy czegoś takiego. Także możecie sobie wyobrazić, jakie to jest ogromne. Tu jest mnóstwo jakichś różnych atrakcji. Sale, gdzie można było kupić rzeczy, też były bardzo duże. W tym roku były największe. Także o, tu widzicie wszystkie sklepy. W tym roku były największe i no trochę szkoda. Przez to ten rozkład moim zdaniem trochę ucierpiał, ponieważ rok temu jakoś tak fajnie było to wszystko rozmieszczone. No ale przejdźmy do tego, co mam z tego festiwalu. Wylosowałem na jednym ze stoisk takie coś, taką plakietkę. Jest to jakiś konwent, który znajduje się w Kielcach. Jako że pochodzę z Kielc, to zatrzymałem się przy tym i udało mi się takie coś wylosować. Aha, bardzo istotną częścią tego konwentu są cosplaye, czyli ludzie, którzy się przybierają w różne postacie, różne kostiumy. Ja sam także bawiłem się w tego cosplaya. Jednego dnia byłem z dziewczyną przebrany za postacie z Witch. Ja byłem przebrany za Caleba, ona była za Cornelię. Drugiego dnia byłem przebrany za oficera Star Treka, oficera Gwiezdnej Floty. Ponieważ jestem także wielkim fanem Star Treka, tutaj chcę Wam pokazać komunikator, który wydrukowałem na drukarce i nosiłem go. Także tutaj mamy taki magnesik i można było go podłączyć do ubrania. I pokażę Wam zdjęcie, jak to wyglądało. Czy tak to wyglądało? Spotkałem się też z ludźmi z polskiej Gwiezdnej Floty, z polskich fanów Star Treka, także było ich całkiem sporo, także miłe zaskoczenie, ponieważ jakoś dawno się nie udzielałem w tym gronie i tutaj okazało się, że nadal jest bardzo sprawne. Zamówiłem także w Gatwork taki kalendarzyk z to logo Federacji, bardzo fajnie odwzorowane. Odebrałem go właśnie na Pyrkonie, ponieważ ostatnio korzystam częściej z takich właśnie notatników, to stwierdziłem, że chcę mieć coś takiego. Wnętrze jest wymienne. Ten właściciel robi bardzo fajne różne grafiki z różnymi logami. Można się z nim na pewno dogadać. Ja go poprosiłem o coś takiego i bardzo się cieszę, że to mam. Także to jest jedna z pamiątek. Kupiłem sobie czoło klingońskie, także jeszcze trochę więcej Star Treka. Być może kiedyś użyję tego do cosplayu, być może nie. Bardziej byłem zaskoczony, że to jest dostępne, niż tego potrzebowałem. Zapytałem się po prostu w jednym stoisku z różnymi takimi silikonowymi elementami, czy jest czoło klingońskie. Okazało się, że jedno zostało, bo część została już wyprzedana. To też było miłym zaskoczeniem, także kupiłem sobie takie na pamiątkę. Jak widzicie tutaj, udało mi się kupić koszulkę z Transformersami. Przed samym wyjściem dziewczyna znalazła je na stoisku. Także bardzo fajna koszulka. Ma logo z generacji pierwszej. Bardzo fajnie to wygląda. Rozmiar tutaj jest XL, jednak ja zazwyczaj noszę M-ki, bardzo rzadko L-ki i ta jest dla mnie dobra. Także nie wiem, czy te rozmiary są jakoś zaniżone, czy po prostu jest to XL dziecięce, sam nie wiem, ale koszulka jest bardzo fajna. Udało mi się kupić taką koszulkę. Bardzo mi się podobał wzór. Nie jestem pewien, już ją nosiłem, także trochę jest spugięta. Nie pamiętam dokładnie, jak nazywa się stoisko, gdzie jest sprzedawane, ale widzę je już na którejś imprezie i mają bardzo fajne koszulki. O, być może... Nie wiem, czy to jest z czymś związane.
tu, ale no, bardzo lubię te koszulki i udało mi się kupić. Ponadto spotkałem się z fanami Transformerów, między innymi z Seedem, od którego mam parę figurek. Między innymi jest to Red Alert, którego będę odnawiał, także jak widzicie jest dosyć pożółkły, ma trochę zniszczonych części. Getaway, który jest bardzo pożółkły. I jeżeli kojarzycie, na moim kanale pokazałem, jak wybielać te figurki. I planuję nagrać drugi filmik, gdzie także to pokażę, ale będę miał wtedy bardzo dobre porównanie. Będziecie mogli zobaczyć obok po prostu, jak to było przed i po. Jak widać, on jest bardzo pożółkły. Ma swojego partnera Reva, który jest bardzo rzadki. Mamy tu jeszcze trzecią figurkę, ale do niej wrócę później. Kupiłem też taki zestaw Hush z Nightwingiem, Poison Ivy i Scarecrow. Głównie go kupiłem dla Nightwinga, ponieważ zawsze chciałem mieć jakąś interpretację tej postaci, a tam już wpadło do gustu. I nie był drogi. W ostatni dzień kupiłem go za 90 zł i prawdopodobnie będę sprzedawał te dwie inne figurki, także pokażę go wam też na kanale, jak będę go otwierał, albo jak się przyjrzę temu trochę bliżej. Bardzo fajnie się zapowiadają. I mamy jeszcze taką figurkę, którą także mam od Seeda, a jest to Springer w złotym pudełku w wersji Classics. I byłem posiadaczem tej figurki jakieś 10 lat temu i zobaczyłem ją u Seeda, który ją sprzedawał, i ponownie chciałem ją mieć. Może sobie zweryfikuję wrażenia, jakie miałem kiedyś. Wiem, że to jest dokładnie ta sama, ponieważ mam zdjęcia, gdzie cena znajduje się w tym samym miejscu, tyle samo wynosi, także pamiętam też to zagięcie w rogu. Przepraszam. Także bardzo się cieszę, że to mi się znaleźć. Przy okazji pokażę wam też, że udało mi się zdobyć Sunstreakera. To jest ze złotej serii. Także zostało mi tylko Sideswipe, pudełko do Sideswipe'a i do Ironhide'a. I będę miał wszystkie samochody w tych złotych pudełkach, które bardzo dobrze pamiętam z dzieciństwa. W dzieciństwie miałem tylko Jazza, ale postanowiłem, że zbiorę, ile ich będę mógł, a ten Sunstreaker jest w bardzo dobrym stanie. Także, co prawda forma plastikowa jest reprodukcyjna, bo w zestawie tego nie było, ale pokażę go wam też na kanale, ponieważ wydrukowałem parę części do Sunstreakera i ten jest o wiele lepszym stanie niż to, co pokazywałem wcześniej, także z chęcią chcę wam to pokazać. I może przejdę też do filmików, które wam pokażę zaraz. Na innym piętrze była też wystawa statków, większości ze Star Treka. Także tu widzicie, jak się prezentują. Co prawda mamy tu jeden statek z Gwiezdnych Wojen, ale na szczęście jest to tylko jeden czy dwa. Z tyłu widzicie Sequest, taką łódź podwodną, bardzo fajny serial, który także oglądałem w dzieciństwie. Mamy tu Enterprise, Deep Space Nine, różne jakieś fajne statki. Tutaj jakaś gra planszowa i mamy gablotkę, gdzie mamy troszeczkę statku z nowego filmu, które nie bardzo mnie interesują, i była najciekawsza rzecz według mnie tricordery, które zawsze chciałem mieć, fazery, komunikatory. Bardzo fajne są te części i zawsze chciałem je mieć. Dodatkowo odwiedziłem także stoisko maniacyfigurek.pl, gdzie jak widzicie tutaj chłopaki się wystawili, bardzo fajną ekspozycję zrobili. Jestem pod wrażeniem tego, co udało im się osiągnąć. Tu mamy wystawę filmową, tu mamy troszeczkę customów. Tu mamy G.I. Joe, jakieś filmówki nowe, których na dole Power Rangers. Tu mamy troszeczkę customów gładkiego, bardzo fajne, niezrobione figurki. Shockwave, bardzo dobry, tam ma siedzi Deadpool. Tu mamy trochę Prima, w bardzo fajnych gablotkach to było. Tutaj mamy trochę więcej customów. Tu na chwilkę ktoś mnie zajął rozmową, chyba Seed. I idę wam pokazać dalej. Tutaj mamy G.I. Joe, bardzo fajnie ułożone. Domyślam się, jakie musiało to być trudne, żeby nie było efektu domina. Tutaj idę troszeczkę dalej, jeszcze pokazać wam, jak to wygląda z daleka, jak wygląda jedna z hal, które można było handlować. Także tu widzicie, jak duże to jest. I to jest tak naprawdę 1/3 tego wszystkiego, jeżeli chodzi o handel. A takich hal jak ta było może 6 czy 7. Także naprawdę spora rzecz, naprawdę bardzo fajna, zorganizowana rzecz. Jeżeli chodzi o inne figurki, to zrobiłem parę zdjęć tego, co było. Tutaj macie na przykład Beetlejuice'a, tutaj jakąś postać z Hellboya.
I pokażę Wam jeszcze filmik, jak ta impreza wygląda na przykład w nocy, ponieważ byłem tam w nocy. Tak wygląda na przykład w nocy jadalnia. Na terenie imprezy można było kupić alkohol, także jak widzicie, no, było to dosyć popularne miejsce, ale wszyscy zachowali się bardzo kulturalnie, także naprawdę bardzo fajnie. A tak wyglądają tańce o pierwszej w nocy. To jest hala, gdzie się wystawiają różne miasteczka. Tu mamy jakiś stalkerów, chyba z Mad Maxa. Tutaj ludzie się bawią, skaczą. Przepraszam. Tu mamy jeszcze jakiś cosplayerów. Tam widzicie Ichigo z tyłu, który pozuje do zdjęcia. A tutaj ludzie jacyś chodzą. Tutaj jest Antresola. Ktoś przebiega z bronią, nie wiem kto dokładnie. Tu mamy jakieś miasto wikingów, inne cosplaye. Bardzo fajna sprawa. Tam z tyłu widzicie ogromny strój mecha, którym widziałem, jak ktoś chodził kiedyś podczas tego imprezy. Tu mamy jakieś inne stroje. Także tak wygląda moje sprawozdanie z Pyrkonu. Bardzo się cieszę, że się tam wybrałem. Na pewno wybiorę się w następny rok. Mam nadzieję, że będzie ta impreza kontynuowana, że będzie więcej po prostu takich rzeczy, więcej może transformerów będzie, ponieważ wiele osób się odezwało. Spotkałem Łukasza, także zrobiłem sobie z nim zdjęcie, które możecie zobaczyć tutaj, i pozwolił mi pokazać Wam osobę w kostiumie Optimusa Prime'a, którą udało mi się sfotografować. Także naprawdę super sprawa, że taka osoba się znalazła. Bardzo fajne zaskoczenie. Sam jej niestety nie widziałem, ponieważ no, tego roku było dosyć zimno i większość czasu spędzałem w tych halach. Także dużo też było materiałów z drukarek 3D, które bardzo mnie interesują. Dużo modelarzy, także ludzie się wystawiali z różnym sprzętem, także, także można zyskać parę fajnych kontaktów, fajnie porozmawiać. Bardzo życzliwi ludzie, bardzo fajna impreza. Także na kanał szykuję parę ciekawostek, m.in. ten Springer pojawi się na kanale niedługo, także zapraszam do obejrzenia i dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu i zapraszam na następne.